27 grudnia wspominamy błogosławionego Józefa Marię Corbin Ferrer, męczennika. Józef Maria urodził się 26 grudnia 1914 roku w Walencji w środkowo-wschodniej Hiszpanii. Ochrzczony został 1 stycznia następnego roku w kościele parafialnym świętego Stefana w Walencji. Uczył się w szkołach prowadzonych przez siostry zakonne i zakonników. Tam też nauczył się czci i szacunku do Matki Bożej. Po maturze Józef studiował chemię na Uniwersytecie w Walencji. Był błyskotliwym studentem, angażował się w działalność różnych ruchów i stowarzyszeń studentów katolickich. Ponadto katechizował dzieci i odwiedzał chorych w szpitalach. Po ukończeniu studiów w czerwcu 1936 roku udał się na Uniwersytet w Santander na północy Hiszpanii. Tam zgodnie ze swoim zwyczajem codziennie uczestniczył we mszy świętej. 28 sierpnia 1936 roku w czasie wojny domowej w Hiszpanii Józef został aresztowany i osadzony w areszcie w ratuszu za uczestniczenie we mszy świętej. Po 15 dniach został przeniesiony na statek więzienny Alfonso Pérez. Tam pomagał współwięźniom, przez co zyskał zarówno ich sympatię, jak i strażników. Po zbombardowaniu tegoż statku pomagał rannym, czym zdobył sobie jeszcze większe uznanie wśród strażników. Józef codziennie prowadził wspólną modlitwę różańcową. Niektórzy przypuszczali, że jest księdzem. Po kilku miesiącach skorzystał z nadarzającej się możliwości i wyspowiadał się, a 27 grudnia 1936 roku został rozstrzelany. Józef Maria zginął w wieku 22 lat z nienawiści do wiary katolickiej. 11 marca 2001 roku papież święty Jan Paweł II beatyfikował go wraz z 232 innymi ofiarami tych prześladowań. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Józef Maria aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.